Podczas wrocławskiego Sylwestra zaśpiewa wielu artystów związanych ze stolicą Dolnego Śląska. Na dwóch scenach na zmianę te koncerty będą się odbywały. Trwają mniej więcej po pół godziny. Po jednej stronie będą to grupa Frisztik, Milupa, Teatr Muzyczny Kapitol i Luke z orkiestrą Rebel Bubble. Natomiast na scenie od strony Placu Solnego, to jest serce Sylwestra Wrocławskiego, tam zobaczymy Blade Loki, Micro Music, Alicję Janosz z gośćmi, Messiah, Girls on Fire. Do wzięcia udziału w zabawie organizatorzy Sylwestra zapraszają wszystkich mieszkańców Wrocławia. Ale nie wejdą na imprezę takie osoby, które będą zagrażały bezpieczeństwu innych osób, tak? Czyli jeżeli ktoś będzie rozrabiał, jeżeli ktoś będzie pod wpływem alkoholu, będzie miał ze sobą niebezpieczne przedmioty. Organizatorzy zapewniają, że zadbają o to, aby każdy na wrocławskim rynku czuł się bezpiecznie. Dzisiaj spotykamy się właśnie ze służbami, które są za to odpowiedzialne, czyli Policja, Straż Miejska, współpracujemy z pogotowiem, ze Strażą Miejską. Oczywiście jako organizator wynajmujemy profesjonalną, koncesjonowaną firmę ochroniarską, która będzie nam pomagała. Wrocław już od kilku lat nie wita nowego roku fajerwerkami, ale szykuje się równie ciekawe widowisko. Wrocław nie strzela, to jest to hasło, którego się Wrocław trzyma, podtrzymujemy to hasło, że nie będzie strzelania. Będzie pirotechnika, ale to będzie trochę inna pirotechnika, to znaczy nie takie, prawda, tradycyjne fajerwerki gdzieś tam nad głowami bardzo wysoko, ale jakby fajerwerki, pirotechnika, która będzie częścią elementu wystroju. Na zakończenie Sylwestra przygotowano nietypowy występ. Cały program, to już przy okazji jakby wspomnę, zamknie wielki koncert gongów. Największy w Polsce taki koncert kilkudziesięciu takich olbrzymich tybetańskich gongów, więc to też będzie taki bardzo, bardzo fajny muzyczny akcent na zakończenie imprezy. W czasie wrocławskiego Sylwestra obowiązywać będą takie same przepisy ruchu drogowego jak na co dzień. Organizatorzy zapewniają, że tegoroczna impreza będzie wydarzeniem godnym zamknięcia nie tylko roku 2016, ale również europejskiej stolicy kultury. Dla Echo24 Piotr Błachut.